Dobry wieczór państwu. Wiem, że państwo się szykujecie do zabawy, albo już się szykujecie, albo już się bawicie, ale cóż, korzystam z okazji i dlatego robię to na żywo, by złożyć państwu, wszystkim państwu i tym, którzy mnie wspierają i tym, którzy mnie nienawidzą i hejtują, wszystkim jak najlepsze życzenia z okazji nadchodzącego nowego roku. Proszę państwa, możemy się kłócić, możemy się nie lubić, ale pamiętajcie Państwo wszyscy i niech rządzący też pamiętają. Polska jest tylko jedna i to ona jest najważniejsza. Niech o tym nie mówią, ale w kółko, ale niech pokażą, że rzeczywiście tak jest. Ja chciałem ze swojej strony podziękować Państwu, bo to Wy pomogliście i pomagacie mi nadal przetrwać bardzo trudne chwile, które mnie i moją rodzinę spotkały. Również dlatego, że chciałem... Uczestniczyłem w próbie rozerwania pewnych układów, ale cóż, nie narzekajmy. Miejmy nadzieję, że nowy rok te układy rozwali i nie będzie więcej takich spraw, o których mówił ktoś. Link jest u mnie na profilu. Bo, jak wiecie Państwo, przyszły dwie informacje. Jedna bardzo dobra. Okazuje się, że holenderski Jugendamt, czy jak oni tam się nazywają, wycofał się i oddał polskie dzieci zawłaszczone i porwane bezprawnie. Może dlatego, że nie, nikt nie robił histerii nie opowiadał legend, ale podeszli dalej. Państwo podeszło do tego instytucjonalnie tak, jak powinno podejść. I to jest, wiem, że to jest jedna jaskółka, która nie czyni wiosny, ale to przynajmniej jest wyłom w traktowaniu. Polaków przez instytucje państwowe zarówno zagraniczne, jak i polskie. Mam nadzieję, że to jest początek, że my, Polacy, w końcu staniemy się rzeczywiście dumnym i wielkim narodem. Takim bowiem jesteśmy i takim być powinniśmy. I wszyscy powinni tacy być, i każdy powinien to zrozumieć, że Polska jest jedynym miejscem dla nas, który jest wart zachodu o cokolwiek. Bez względu na to, gdzie jesteśmy. Mamy różne żale, różne patologie, różne chwile. Jesteśmy podzieleni, ale i bądźmy. I bądźmy podzieleni, kłóćmy się, miejmy, miejmy inne poglądy, ale pamiętajmy, że możemy to robić tylko w naszych granicach. Jeszcze raz życzę Państwu wszystkiego najlepszego w nowym roku. Mam nadzieję, że, no ale wiem, na pewno wiem, że on będzie o wiele lepszy od każdego innego roku, bo może już być tylko lepiej. Proszę Państwa, to nie oznacza, że było gorzej, ale każdy rok będzie lepszy, ponieważ Polska jednak rozwija się tak jak trzeba. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za ten rok i zapraszam pewnie już jutro na KHT, które wcale nie będzie takie wesołe, ale zrobię jutro z jednego powodu. O czym? Ale o tym sobie jeszcze Pawcie Bawcie się dobrze, uważajcie, udważajcie z petardami, strzelajcie, ale ostrożnie. No i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w Nowym Roku. Dobranoc Państwu i wesołej zabawy.